Cześć, tu znowu ja, a dziś wreszcie zrecenzuję dla Was minifigurkę z serii 13, a więc zapraszam do oglądania. A więc dlaczego mam dopiero teraz te minifigurki? Bo ogólnie nie było ich jeszcze w moim sklepie, ale jak wczoraj pojechałem z mamą do sklepu, to ich od razu kupiłem 4, więc więcej będzie recenzji ich. Ale zacznijmy już recenzję. No, na przodzie mamy teraz zmienioną, że tak powiem, układ minifigurek, bo teraz są, ich jest mniej o jedną. No i to w sumie ten, jest ich mniej o jedną, bo tam było 9, teraz jest 8. Tutaj mamy informację, żeby skolekcjonować i wygrać. No i tutaj jeszcze w serii 10 i 11 było tutaj logo, znaczy w sensie napis, która seria teraz jest tutaj, bo przez to ten. No i tutaj mamy napis, że wyprodukowano w Chinach między innymi. I to w sumie tyle. Z opakowania, z saszetki. A więc teraz zobaczmy naszą karteczkę. A więc to jest nasza karteczka. Mamy tutaj logo Lego, logo minifigurek. Napis, że seria 13, tutaj jeszcze więcej napisów, seria 13, nasze 16 figurek. Nie będę Wam wymieniał, ale pokażę Wam. I na tyle mamy kod do gry. Ja już ten kod użyłem, więc jestem bezpieczny. Tu mamy takie, no bardzo ładnie wszystko. Tutaj takie prezenciki jakby ze znakami zapytania. Trzy figurki. A jeszcze co do zawartości właśnie, to niestety polowałem na tego, ale on jest, no nie tylko ja polowałem, że tak powiem, no i niestety już ani jednej sztuki nie było w całym sklepie. Więc pech, ale zobaczmy co mamy z zawartości. To jest zawartość mojej saszetki. No, ludzikowi się oczywiście później przyjrzymy. To jest zwyczajny klocek, podstawka, bardzo ładna. Jedyne co teraz się przyjrzymy, to tej broni. Ogólnie broń jest bardzo ładna, ale uważam, że skoro dali taki model, to powinno coś tu być, bo ten chwytek głupio wygląda tak sam. I to w sumie na tyle, teraz zaraz dojdziemy do figurki. A więc tak wygląda nasza figurka. Zobaczcie sobie ją z każdej ze stron. Jak dla mnie figurka jest bardzo ładna, jak widzicie nadruk ma bardzo ładne kolory, takie niebiesko-zielono-fioletowe. Nadruk jest obustronny. Ma takie jakby jakieś światełka, jakieś takie żółte światełka, ładne. Na tyle też ma ładny nadruczek. Na spodenkach oczywiście i tutaj takie trzy światełka jeszcze na tu, na nóżkach, ale nadruczek na torsiku i nóżkach to nie wszystko. Najważniejsza jest główka, a główka jest przepiękna. Niebieskie oczy, takie. Wygląda jak taka jakaś ośmiornica, tylko że nie ma 8 ramion, tylko 4 takie, bo przypomina tego z Piratów z Karaibów. Ale to nieważne. Jedyne co mi się w główce tak średnio podoba, że oczy są takie po prostu niebieskie. Mogliby takie białe kropeczki dać. Takie. Że błysk taki, jak miał Greedo. Chociażby ze Star Warsów w Lego. To by trochę lepiej wyglądało. Ale oczywiście nie możemy ten, bo i tak figurka jest przepiękna. Tutaj widzimy, ma takie kości tutaj. Nie kości, tylko taki kształt bardzo ładny. Tutaj taki miejsce jakby na brwi. Takie wkurzone trochę, jak się przyjrzymy. Na górze główki, na czole ma takie zielone kropeczki. A więc to na tyle. Jak Wam się podoba film, to dajcie łapkę w górę, komentarz i cześć.